witam i zapraszam na sport. Drugi mecz i drugi remis Lecha Poznań w 2023 roku. Tym razem kolejarz podzielił się punktami z przedostatnią w tabeli Miedzią Legnica. Założenia na środowy mecz były jasne: zdobyć komplet punktów i awansować na ligowe podium. Spotkanie z przedostatnim klubem w tabeli rozpoczęło się dla Lecha fatalnie, bo już w 16 minucie Legniczanie prowadzili 1-0 po bramce Luciano Narsinga. Później staraliśmy się być konsekwentni i właśnie tak jak pan wspomniał tutaj o tym planie na mecz, to on był. Wiedzieliśmy, że takie sytuacje będziemy mieli, bo po prostu mamy dużo jakości w przodzie. W 37 minucie do siatki gospodarzy trafił Filip Marchwiński i do przerwy na tablicy wyników utrzymał się remis 1-1. Po zmianie stron Lechici objęli prowadzenie za sprawą strzału Mikaela Isaka z rzutu karnego, ale radość kibiców nie trwała długo. Kwadrans przed końcem Janis Masuras uratował Miedzi cenny remis. Very defense organized. Rywale byli świetnie zorganizowani w obronie. Wykonali swoją robotę, a w dodatku byli skuteczni w kontratakach, po których strzelili oba gole. Oczywiście, powinniśmy się lepiej bronić w tych sytuacjach, ale całościowo uważam, że był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Jedynie wynik nas nie zadowala. Mimo straconego w pierwszej połowie prowadzenia, przedstawiciele Miedzi byli zadowoleni ze środowego rezultatu. Bardzo dużo pracy włożonej przez cały zespół, także doceniamy ten punkcik. Musimy ten remis przyjąć z satysfakcją, wiemy doskonale z jaką jakością się mierzyliśmy, jaką jakością dysponuje Lech, ile sytuacji też wykreował. To właśnie brak skuteczności pod bramką przeciwnika był jedną z największych, o ile nie największą, bolączką Lechitów. Dwa gole zdobyte, w tym jeden po rzucie karnym przy łącznie 23 oddanych strzałach, to pokazuje, że wciąż brakuje nam sprytu w ostatniej fazie akcji. Punkt uzyskany w zaległym meczu z Miedzią pozwolił Lechowi przesunąć się na czwartą lokatę w Ekstraklasie. Co ciekawe, swój następny mecz ligowy podopieczni Johna van den Broma rozegrają z tym samym rywalem. Pierwszy gwizdek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej zabrzmi w niedzielę o godzinie 15. Zostajemy przy piłce nożnej. W piątek na otwarcie 19 kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Ostatnie dni były dla Zielonych niezwykle burzliwe. W środę niczym grom z jasnego nieba spadła na kibiców informacja o unieważnieniu transakcji nabycia pakietu większościowego akcji Warty Poznań S.A. przez DD12 Lab. Przez ostatnie miesiące, czyli od momentu podpisania tej umowy, no nie została zrealizowana kluczowa transakcja polegająca na pozyskaniu sponsora, który miał przelać pieniądze na funkcjonowanie klubu. Terminy były przesuwane, no ale niestety żaden z nich nie został dotrzymany. Spółka DD12 Lab nabyła wspomniane akcje w sierpniu ubiegłego roku, stając się większościowym udziałowcem Warty. Od 1 lutego właścicielem klubu ponownie jest Bartłomiej Fariaszewski. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, no sytuacja jest w miarę stabilna. Aczkolwiek wiadomo, że nie chcemy tylko trwać, przeżywać z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień myślimy o rozwoju, mamy swoje plany i do realizacji tych planów potrzebne jest wsparcie inwestora. Do dalszego rozwoju niezbędny jest również odpowiedni wynik sportowy. Zieloni są obecnie 9. siłą polskiej elity, a celem numer 1 pozostaje utrzymanie w lidze. Na inauguracji rundy wiosennej warciarze zremisowali 1-1 z liderującym Rakowem Częstochowa, który przez 60 minut grał w dziesiątkę. Myślę, że jest to takie mieszane uczucie. Na pewno cieszymy się z tego, że kontynuujemy dobrą grę z jesieni, taką przede wszystkim punktową, bo uważam, że jeszcze mieliśmy duże pole do poprawy w tym meczu z Rakowem. W piątek Duma Wildy zagra na wyjeździe z 7. w tabeli Wisłą Płock. Trener nawciarzy nie szczędził poznaniakom pochwał na przedmeczowej konferencji prasowej. To jest bardzo dobrze zorganizowany zespół, myślę, że też wybiegany. Nie czeka nas nic lekkiego, także trzeba bardzo, bardzo poważnie do tego meczu podejść. W pierwszym starciu obu drużyn górą była Wisła, która triumfowała w Grodzisku aż 4-0. Z drugiej strony Warta od momentu powrotu do Ekstraklasy dwukrotnie pokonała Płocczan na ich terenie, kolejno 3-1 i 3-0. Kibice Zielonych z pewnością liczą na kolejne wyjazdowe zwycięstwo swojego zespołu, w którego odniesieniu może pomóc świetnie dysponowany Kajetan Schmidt. 20-letni skrzydłowy zebrał dobre opinie po ostatnim występie z Rakowem. Myślę, że Kajtek teraz musi od siebie też wymagać więcej zimnej krwi i spokoju pod bramką przeciwnika, bo asysty ma, potrafi zrobić różnicę, jest ciekawym zawodnikiem.
Piątkowe spotkanie na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku rozpocznie się o godzinie 18. Rozjemcą meczu będzie Karol Arys ze Szczecina. Na koniec koszykówka. W ostatnim czasie Poznań może pochwalić się sporymi sukcesami młodzieżowymi, zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. O niedawnych osiągnięciach lokalnych klubów rozmawiałem z prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki, Łukaszem Zarzyckim. Fajnie, bo męska koszykówka w koszykówce 5x5 wygrała klasyfikację współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Enea Basket tutaj bezkonkurencyjny był. Również Enea AZS Politechnika Poznań również była bezkonkurencyjna, bo w połączeniu koszykówki 5x5 zajęła drugie miejsce, ale w koszykówce 3x3 zdecydowanie pierwsze. Dzięki temu łącznie też jest na pierwszym miejscu. Oczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo dobre wyniki osiągają też inne drużyny, tak jak właśnie MUX Poznań, czy Lider Swarzędz, a także MK Kapyra Poznań w chłopcach, więc naprawdę te sukcesy bardzo cieszą. W czwórce najlepszych zawodniczek Pucharu Polski do lat 19 były dwie poznańskie drużyny. MUX Poznań zajął drugie miejsce, Enea AZS trzecie. Bardzo się cieszę, że też udało nam się ten turniej zorganizować w Poznaniu. No i za praktycznie tydzień wyruszamy do Gdańska już na finał tej kategorii. Też będą dwa zespoły z Poznania, te same, tak, które z automatu awansowały dzięki awansie do Pucharu Polski, więc liczymy na to, że sukcesy też odniosą te zespoły. To wszystko w tym serwisie. Paweł Jonik, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.